O obozach koncentracyjnych słyszał każdy, ale było ich 12 tysięcy, a jesteście w stanie wymienić ile? 5, 6. Z tego względu postanowiłem przeanalizować listę obozów i wybrać 10 największych. Są ułożone według liczby... Ofiar. Uprzedzam, Dachau jest zaraz za listą, czyli na miejscu 11 z liczbą 41 tysięcy ofiar. Statystyki pochodzą ze strony dzieje.pl i według właśnie tej strony ułożyłem listę. Lista dotyczy jedynie niemieckich obozów koncentracyjnych, czyli polskich obozów na niej nie ma, bo nie istnieją. Bergen-Belsen, obóz koncentracyjny, istniejący w latach 1940-1945 w III Rzeszy w pobliżu miasta Bergen. Obóz został założony w pierwszej połowie 1940 roku jako obóz dla jeńców wojennych. Po zajęciu Belgii i Francji przetrzymywano tu około 600 jeńców wojennych z tych państw. Od lipca 1941 roku, czyli po rozpoczęciu operacji Barbarossa, zostało w nim umieszczonych około 21 tysięcy jeńców radzieckich. Jeńcy byli przetrzymywani pod gołym niebem, stąd podczas pierwszej zimy 14 tysięcy spośród nich zmarło z zimna i głodu, jak i epidemii tyfusu. Następnie Obóz rozrósł się do dużych rozmiarów i zawierał kilka różniących się od siebie części. Więźniowie pracowali w komandach roboczych w samym obozie na zewnątrz niego. W obozie Bergen-Belsen zginęło około 50 tysięcy więźniów obozu koncentracyjnego i nieco jeńców wojennych. Wśród nich przede wszystkim sowieckich, francuskich i belgijskich żołnierzy, którzy wyzwalali obóz, znaleźli tysiące zwłok, których nie zdążono poddać kremacji. W obozie tym zmarła Anne Frank. Buchenwald, 56 tysięcy ofiar. Obóz koncentracyjny założony w Ettersberg w pobliżu Weimaru. Funkcjonował od lipca 1937 roku do końca wojny. Więźniowie byli poddani kategoryzacji wedle przynależności narodowościowej. Już na bramie napis brzmiał Każdemu co jego, lub inaczej tłumacząc, każdemu to, co mu się należy. Najgorszy więc był status Żydów, wśród których odsetek ofiar był największy. Także dramatyczny był los świadków Jehowy, którzy nawet pod groźbą śmierci odmawiali służby w Wehrmachcie. Począwszy od września 1939 roku w obozie znajdowali się również Polacy, którzy wraz z Żydami byli umieszczani do połowy 1940 roku w obozie specjalnym pod namiotami, gdzie umieralność była bardzo duża. W obozie umieszczani również byli Romowie i Sinti Czesi, a także zakładnicy holenderscy, jeńcy sowieccy, a także lotnicy aliancy zestrzeleni nad Francją oraz duża grupa duńskich policjantów. W 1944 roku do obozu trafili również powstańcy w Warszawce, między innymi ze Warszawskiej Woli. Stutthof. 65 tysięcy ofiar. Obóz koncentracyjny utworzony na anektowanych terenach Wolnego Miasta Gdańska w miejscowości Stutowo, 36 km od Gdańska. Funkcjonował od 2 września 1939 roku do 9 maja 1945 roku. Był pierwszym i najdłużej istniejącym obozem tego typu na terenach wchodzących aktualnie w skład Polski. Działał on łącznie 2077 dni. W tym czasie przez obóz przeszło około 110 tysięcy więźniów Pochodzących z 28 państw. Wśród nich najliczniejszą grupę narodowościową stanowili Żydzi. Natomiast największe grupy państwowe stanowili kolejno Polacy, obywatele Związku Radzieckiego, Węgrzy i Niemcy. Ocenia się, że blisko 65 tysięcy więźniów zginęło w wyniku chorób, ciężkiej pracy, fizycznego maltretowania oraz niedożywienia. Na obszarze okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy zachodni obóz Stutthof stanowił jeden z głównych instrumentów służących do masowej eksterminacji ludności. W czerwcu 1944 roku włączono go do realizacji. Ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, nabrał więc charakteru obozu masowej zakłady. Dyrektor obozu na codziennych apelach wspominał, że jedyna droga do wolności znajduje się w krematorium. Ludzie żyli w strasznym głodzie, a w barakach szalały epidemie, które często prowadziły do śmierci ponad kilkuset osób. Majdanek, 80 tysięcy ofiar. Obóz koncentracyjny i jenicki w Lublinie, funkcjonujący w latach 1941-1944. Dzieje tego obozu są nierozerwalnie połączone z historią ziem między Wisłą a Bugiem podczas II wojny światowej, a w szczególności z polityką zagłady Żydów i Słowian. Koncepcją generalnej germanizacji niektórych miast regionu oraz akcją wysiedleńczą prowadzoną na szeroką skalę na samojciźnie. Transporty więźniów kierowane były z więzień, innych obozów oraz get. Większość przebywała pociągami towarowymi. Więźniowie byli podzieleni na kategorie, wśród których najliczniejsza byli tzw. polityczni. Specyfiką majdanka była niska numeracja, utrzymywana w granicach 20 tysięcy. Numery po zmarłych były używane przez następnych, śmiertelność wynikająca z warunków życia chorób, traktowania wygłodzenia lub wychłodzenia była bardzo wysoka. Najgorsze warunki panowały w najbardziej zatłoczonych barakach żydowskich. Madhausen, 120 tysięcy ofiar. Zespół nazistowskich obozów koncentracyjnych, usytuowanych w pobliżu miejscowości Matthausen. Matthausen został założony w sierpniu 1938 roku w pobliżu największego austriackiego kamieniołomu granitu w miejscowości Matthausen. Organizacyjnie obóz był wzorowany na modelowym Dachau i służył aż do końca 1940 roku. Za miejsce izolacji i kaźni przede wszystkim niemieckich i austriackich socjalistów, komunistów, homoseksualistów, potencjalnych lub faktycznych opozycjonistów względem nazizmu oraz polskiej inteligencji. Był to pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny utworzony poza granicami III Rzeszy. W ciągu II wojny światowej wiele podobozów przynależało do Mauthausen. Więźniowie byli w nich wykorzystywani do pracy niewolniczej na rzecz niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. W pracy niewolniczej więźniów korzystał szereg niemieckich i austriackich przedsiębiorstw zbrojeniowych. Według zeznań świadków, ludzie, którzy przyjeżdżali do tego obozu z Auschwitz, umierali w niedługim czasie, a ci, którym udało się przeżyć, zgodnie twierdzili, że byliby gotowi wracać do Auschwitz na kolanach. Warunki w obozie zaczęły się poprawiać dopiero w 1943 roku, m.in. dzięki cofnięciu limitu na rozmiar i liczbę paczek żywnościowych oraz niepowodzeniom Niemiec na frontach II wojny światowej. Nadal jednak były gorsze niż w Auschwitz, także w latach poprzedzających. W obozie Matthausen znajdowała się także spora liczba hiszpańskich socjalistów którzy po przekranej wojnie w Hiszpanii uciekli do Francji. W 1940 roku władze kolaboranckiego rządu Francji przekazały ich Niemcom stąd obóz w Gusen, traktowany jest przez Hiszpanów tak jak obóz w Auschwitz przez Żydów. Kulmhof. 200 tysięcy ofiar. Niemiecki nazistowski ośrodek zagłady Żydów, założony przez Niemców we wsi Chemno nad Nerem. Funkcjonował od jesieni 1941 roku do kwietnia 1943 roku oraz krótko w 1944 roku. Główne miejsce masowej zagłady ludności żydowskiej z kraju Warty oraz więźniów łódzkiego getta. Olbrzymia większość ludzi zwiezionych do Kulmhof mordowano natychmiast. Byli to przede wszystkim Żydzi. znalecał jednak przypadki innych transportów, m.in. rom które często dzieliły los Żydów, przynajmniej w tej części Europy. Niektórzy silni mężczyźni z transportów nie trafiali od razu do komór gazowych, tylko byli kierowani do komanda grzebiącego zwłoki ofiar. Była to bardzo ciężka psychicznie praca. Wielokroć ludzie ci grzebali własne rodziny, dzieci i najbliższych przyjaciół. Mało kto z tych więźniów pozostawał przy życiu dłużej niż kilkanaście dni. Byli zabijani przy najmniejszych uchybieniach. Niedokrotnie popełniali samobójstwo na trupach. Sobie bur, 250 tysięcy. Ofiar. Obóz zagłady funkcjonujący od maja 1942 roku do października 1943 roku przy stacji kolejowej Sobibór na linii Chem Włodawa. Z transportu wyłączono niewielką liczbę Żydów, przede wszystkim fachowców oraz młodych mężczyzn i kobiety, których następnie zatrudniono w komandach pracujących na terenie obozu lub w jego sąsiedztwie. 14 października 1943 roku w obozie wybuchło powstanie, w trakcie którego zginęło około 300 więźniów. Liczbę tych, którym udało się przeżyć wojnę historycy szacują na Około 70. Bełszcz. 480 tysięcy ofiar. Obóz zagłady funkcjonujący w czasie II wojny światowej od marca 1942 do czerwca 1943 roku w pobliżu wsi i stacji kolejowej Bełżec. Obóz w Bełżcu był pierwszym ośrodkiem zagłady uruchomionym w generalnym gubernatorstwie. Dla niemieckich nazistów był swoistym poligonem doświadczalnym ludobójstwa, a wypracowane w nim techniki... Przenoszono do innych obozów. Tylko dwóch żydowskich więźniów zdołało złożyć zeznania na temat swojego pobytu w Bełżcu. Żadna z tych relacji nie zawiera przy tym szerszego opisu więźniarskiej społeczności. Należy jednak zakładać, że funkcjonowała ona na podobnych zasadach jak w pozostałych obozach. Treblinka, 900 tysięcy ofiar. Obóz zakłady funkcjonujące od lipca 1942 roku do listopada 1943 roku na terenie gminy Kosów w powiecie sokołowskim przy linii kolejowej Siedlce, soku, Podlaski, Małkinia, nieopodal wsi stacji Treblinka, od których pochodzi jego nazwa obóz, został utworzony w ramach akcji Reinhardt. Prowadzono w nim eksterminację ludności żydowskiej. Niemcy kierowali do niego przede wszystkim transporty z gett w okupowanej Polsce, w tym getta warszawskiego. Ponadto w Treblince byli mordowani Żydzi Austriaccy, Czescy, Greccy, Jugosłowiańscy, Niemieccy i Słowaccy oraz Romowie. Ofiary zabijano w stacjonarnych komorach gazowych przy użyciu gazu spalinowego. Zmniejszenie rotacji więźniów oraz ograniczenie możliwości ucieczek indywidualnych stworzyło warunki, w których mógł się rozwijać obóz konspiracyjny. W maju 1943 roku do obozu dotarły transporty z ograniczonego powstaniem Getta Warszawskiego. Przykład dany przez bojowników Getta podziało inspirująco na więźniów Treblinki. Do komitetu dołączyli wkrótce nowi członkowie, w tym starszy Obozu Marceli Galewski, który stanął na jego czele. W lipcu konspiracja w dolnym obozie liczyła już 60 członków. Konspiratorzy planowali wybić niemieckich asesmanów, zmusić wachmanów do kapitulacji, a następnie spalić obóz i zakończyć jego ludobójczą działalność. Walka trwała niespełna 30 minut, ostatecznie spośród około 840 więźniów, blisko 400 zdołało zbiec. Za zbiegłymi Żydami urządzono szeroko zakrojoną obławę. Ostatecznie wojnę przeżyło niespełna 70 uciekinierów. Auschwitz. Ponad milion ofiar. Zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, w tym obozu zagłady na terenie Oświęcimia i pobliskich miejscowości, istniejący w latach 40-45, symbol Holokaustu, określany też mianem Fabryki Śmierci. Jedyny obóz koncentracyjny, znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, figuruje tam pod oficjalną nazwą Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady w 1947 roku, część kompleksu zamieniono w muzeum, będące swoistym pomnikiem i świadectwem dokumentującym zbrodnie. Niemieckie w okupowanej Polsce od 1979 roku wpisanym na listę UNESCO nazwy Auschwitz, Birkenau i Monowitz są niemieckimi odpowiednikami polskich nazw Oświęcim, Brzezinka i Monowice stosowanymi po agresji Niemiec na Polskę w 1939 roku i aneksji tych ziem przez Trzecią Rzeszę. W 1940 roku na tych terenach władze niemieckie utworzyły obóz przeznaczony początkowo do obsadzania więźniów politycznych i opozycji, głównie Polaków. Rozbudowywany był potem stopniowo w główne miejsce masowej eksterminacji ponad miliona Żydów z całej Europy, a także 150 tysięcy Polaków i około 23 tysięcy Romów, około 12 tysięcy jeńców radzieckich oraz ofiar innych narodowości.